decyzja padła o tym, że będziemy otwierali w tamtym roku jeszcze, w 2014 roku. Od początku zaczęliśmy formować ekipę, czyli tak w styczniu powoli zaczynaliśmy rekrutować. W kwietniu przyszli pierwsi kierownicy, potem kolejno uruchamialiśmy następne rekrutacje na kolejne stanowiska. I tak można powiedzieć, że dopiero we wrześniu była już pełna, kompletna ekipa. W międzyczasie, równolegle z tym procesem, trwały przygotowania, jak ma step wyglądać, czyli projektowaliśmy każdy dział, dobieraliśmy asortyment, które rodziny będą najbardziej potrzebne w Krośnie dla mieszkańców. Prowadziliśmy, tak jak już wspomniałam wcześniej, te spotkania z naszymi klientami, zarówno z profesjonalistami, jak i z klientami indywidualnymi. Odwiedzaliśmy ich domu, zbudowaliśmy radę klientów, która nam doradzała, jak ten sklep powinien funkcjonować, jak, co powinien zawierać w swojej ofercie. Dlatego też mamy poczucie, że faktycznie robiliśmy go razem z mieszkańcami. Sam sklep jest wielkość całego sklepu 10 tysięcy m2, ponad 300 miejsc parkingowych, 125 osób jest zatrudnionych, naszych pracowników. Oprócz tego jeszcze mamy serwisy wspierające, czyli serwis sprzątający, ochronę, firmę transportową, czyli to są jeszcze dodatkowe osoby, które są poniekąd zatrudnione dla Leroy. Dzień dobry. Jak się sklep podoba? Jest to sympatycznych ludzi i czułem pewien niepokój i po pewnym czasie stwierdziłem, że wiem, czego mi tu brakuje. Brakowało mi sklepu Leroy Merlin. Także myślę, że bardzo dobrze komponujemy się tutaj w miasto. Myślę, że jest tutaj dobra strefa wpływów dla tego typu sklepów i myślę, że ten sklep jakby sprosta przede wszystkim potrzebom tutaj lokalnej społeczności. Także myślę, że Państwo będziecie zadowoleni ze sklepu, z tego co oferujemy dla Was. Na Podkarpaciu najbliższy sklep macie Państwo w Rzeszowie, także to będzie nasz drugi sklep, ale nie ostatni na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba jeździć już do Rzeszowa, będziecie mieć Państwo tutaj już tuż obok siebie, tak w samym, można powiedzieć, środku prostym. Powiem tak, każdy sklep jest troszeczkę inny, chociaż tak naprawdę mamy tą samą ofertę. Sklepy różnią się powierzchnią, różnią się troszeczkę układem działów, natomiast innych różnic jakby nie widzę, on jest równie dobry. Natomiast na pewno też w związku z tym, że jest nowo otwierany, zastosowaliśmy nowe rozwiązania i jest jakby najnowocześniejszy z tych wszystkich sklepów, które do tej pory otworzyliśmy. Także to jest dobra wiadomość dla mieszkańców Krosna i okolic. To jest nowość, jeśli chodzi o nasze sklepy i w ogóle jeśli chodzi o tego typu sklepy w Polsce. Tutaj klient może cały czas podejść sobie, poszukać sobie konkretnego produktu. Może sobie sprawdzić, czy on jest dostępny w konkretnym sklepie. Czy on będzie dokładnie wiedział, ile takich produktów w naszym sklepie jest. Będzie mógł sobie wstępnie zerknąć, w którym miejscu jest ona umieszczona. Czyli od razu wyświetli się mapka z miejscem destynacji. Czyli będzie można od razu podejść sobie i ten produkt znaleźć. Jest wiele takich innych też ofert. Są promocje gazetkowe. Nie trzeba mieć tej wydrukowanej gazetki. Można sobie sprawdzić, co mamy w danym momencie w ofercie takiej ponadprogramowej. Tak? Tutaj są też nasze usługi. Też będzie można sobie wybrać, sprawdzić wszystkie dostępne usługi, czy one są u nas oferowane w sklepie. Bardzo fajna rzecz. Jest to rzeczywiście samouczek, jeśli ktoś nie będzie umiał. Jest bardzo prosty, bardzo czytelnie przeprowadzony, ale też doradcy. Wszyscy są przeszkoleni pod tym kątem, więc każdy doradca będzie mógł pomóc. Mało tego, jeśli jakiś produkt nie znajdzie się w naszej ofercie, będzie można sprawdzić od razu, czy w jakimś innym sklepie naszej sieci jest on w ofercie. Nie. Artykułów jest tak blisko 40 tysięcy naprawdę wszystkich, więc rodzin też jest kilkaset, dlatego mieliśmy co robić. I też badaliśmy bardzo mocno konkurencję, tak? Czyli też patrzyliśmy na naszą konkurencję i patrzyliśmy, czym oni jakby mocniej sprzedają, dlatego też łatwiej nam było się też poruszać, jak my też powinniśmy się dostosować do rynku. Po poradę to na pewno będziemy mieli tą naszą akademię, tak? Zrób to sam. I tam jesteśmy nastawieni jak gdyby zupełnie nie na handel, tylko na taką budowanie relacji, nadawanie możliwości, nauczenia się czegoś, dać coś ekstra naszym klientom, czegoś, czego nie ma w żadnym innym sklepie. I na pewno też takie strefy, jak właśnie strefa projektowania. To nie jest taka stricte handlowa część, tylko można sobie intymnie w zaciszu sklepu dobrać łazienkę swoich marzeń czy kuchni. Można od razu sobie załatwić montaż, tak? Czyli nie trzeba rzeczywiście, my to wszystko realizujemy, prawda? Państwo sobie tylko dogrywacie termin, warunki już tam precyzyjne, kiedy to ma nastąpić, więc to są takie naprawdę rzeczy, które
na które my zwracamy uwagę i chcemy, żeby ta nasza usługa była jak najbardziej kompleksowa, tak? Żeby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Drugim sklepem w Polsce, który ma system sklepem Leroy Merlin, który ma system LoveMetrics. System polega na tym, że to sam klient decyduje, czy był zadowolony z obsługi, czy nie. Ten tutaj monitorek dotyczy zadowolenia odnośnie wyjścia bez zakupu. Nie, może klient chciał się tylko zorientować, albo nie znalazł produktu, którego oczekiwał. Żebyśmy mogli wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom, żeby następnym razem, jak się pojawi, było to, na co czeka. W przekazach również mamy takie mniejsze monitorki, które sprawdzają, czy były kolejki przy kasach, czy doradca był dostępny dla klienta, czy był towar na półce. Uważamy, że to jest najlepszy sposób sprawdzenia satysfakcji klienta, bo klient sam decyduje, czy był zadowolony z zakupów, czy nie. I na bieżąco to jest za kasami duży monitor, który pokazuje procentowo ilość zadowoleń i jakichś tam niedociągnięć. Zmieniamy czasem święta, oczywiście zaraz po świętach zaczynamy nową ofertę, czyli to będzie taka strefa opału, czyli związana właśnie z zimą, z grzaniem, więc też Państwa już w tym momencie zapraszam, jak najbardziej będziemy chcieli też mocno wejść w tym temacie. Dzień otwarcia z 8 do 21, od poniedziałku do soboty, w niedzielę od 10 do 20. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam.